Huta Malapanew na Śląsku obchodziła niedawno wyjątkowy w przemyśle jubileusz. 200 lat istnienia. Rozbudowana przez nas i unowocześniona huta wzbogaciła się ostatnio o nowy dom kultury. Jest tu sala wystawowa, teatralna, pracują zespoły artystyczne. Uruchomiono czytelnię. Na specjalnej wystawie zgromadzono pamiątki dwuwiekowej historii huty. Oto charakterystyczny most wiszący zbudowany 100 lat temu. Na tym samym moście spotykamy trzech najstarszych tutaj wiekiem i pracą hutników. Mijają nowe robotnicze osiedla, które wyrosły w ostatnich latach. Idą do Domu Kultury na tradycyjne śląskie piwko. Tomasz Gola pracuje tu 49 lat. Karol Lakota, magazynier, od lat 42. Józef Popiołek ma lat 65, a na hucie spędził 51. Ich opowiadania są żywą kroniką najstarszej w Polsce huty.